Dzisiaj wędrujemy od zewnątrz do środka, tak jest. Od działania do bycia. Do bycia takiego i fizycznego, i cielesnego, mentalnego, umysłowego, aż do takiego duchowego. Aż do duchowego, zobaczymy, gdzie wylądujemy. Ale może od takiego właśnie, zacznijmy w ogóle od takiego stanu umysłu związanego z działaniem. Jest jakiś problem, problem ze sprzętem, z głośnością, który tutaj mieliśmy przed chwilą. No i w związku z tym no, trzeba było podjąć decyzję, konsultowaliśmy tą sytuację ze studentami. Patrzyliśmy na jakie są warunki, jaka jest sytuacja i szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Używaliśmy tego myślenia, analizy sytuacji, ty wiesz jak tutaj jest, z miejscem, gdzie to jest możliwe. Tak jest. Co jeszcze w tym działaniu było? Bo się zastanawiam teraz, czemu ten przykład z... Bo to jest działanie, nie? I akurat takie działanie, które mieliśmy przed chwilą, że jest to stan umysłu, w którym jesteśmy bardzo często i praktycznie cały czas. Gdzieś dążymy, stawiamy sobie jakieś cele, czy w pracy, czy na uczelni. Ciekawe, bo wiesz co, bo skąd moje zdziwienie? Dlatego, że jak myślę sobie o tym temacie, od takiego działania do bycia, to chyba ta sytuacja nie jest jakąś taką sytuacją modelową, no bo ona nagle nas wytrąciła z jakiejś... że mieliśmy przygotowane spotkanie, mieliśmy ustawione wszystko do tego, żeby nagrać ten filmik, żeby spotkać się ze studentami i nagle okazało się, że nie. No ale Paweł, no ale gdzie idzie tak wszystko zgodnie z planem? Nie, chodzi mi o to, że o wiele trudniej nam jest przejść z zewnątrz, z działania do bycia, jak jesteśmy w takim trybie takich nawyków, że my się wtedy odłączamy od refleksji, nie? Tak. A jak masz taką sytuację jak przed chwilą, to masz nagle, no przez to, że się jest wytrąconym z czegoś, nagle się właśnie zaczyna uruchamiać inne obszary siebie, nie? Że muszę podjąć decyzję, szybką decyzję i to wymaga ode mnie jakiegoś no maksymalnego skupiania teraz, nie? No tak, ale to też jest działanie, bo działanie może być automatyczne, że rano wstajemy, mamy pewne czynności, które wykonujemy przypuszczalnie w tej samej kolejności. Tak. Pewne nawyki, już o nich nie myślimy. Śpiąc w ogóle. Tak. Każdy ma tam jakieś swoje przyzwyczajenia, pewnych czynności, nawyków, które robi tak. Zaraz po wstaniu. No bo na przykład, no, może to głupie skojarzenie, ale trochę takie skojarzenie dziadka, jej. No, że na przykład nie wiadomo, czy się zabrało szlak, czy jeszcze nie. I tak, no właśnie. Nie, bo to jest pewien nawyk, nie? Nawyk. Na przykład ktoś idzie myć zęby, ktoś idzie do toalety, ktoś stawia sobie kawę. Jakby są pewne czynności, które wykonujemy automatycznie. Tak. I to jest działanie. Ale działanie to jest też to, co mieliśmy przed chwilą. Czyli mamy coś zaplanowane, no i jak to w planach bywa bardzo często, no coś się wydarza, takiego niespodziewanego. I trzeba elastycznie do tego podejść trochę inaczej. No dobrze, ale bo chcemy chyba powiedzieć o wadze, czy o potrzebie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, o priorytecie bycia nad działaniem. Chyba bym tak tego nie nazywała. To są dwa stany umysłu bardzo ważne. Mhm. No bo działanie jest potrzebne do tego, żeby osiągać coś więcej, żeby stawać się lepszym, żeby nabywać różne umiejętności. Tylko jeżeli ten system zdominuje całkowicie nasze życie, no to wtedy stajemy się takimi robotami nakręconymi. No właśnie, no właśnie. No jakoś mi ten ta sytuacja nie gra jako taka modelowa, no to... No ale Paweł, ale zobacz, no przecież nie ma modelowej, że sobie coś zaplanujesz i wszystko zgodnie z planem przebiega. No tak, ale właśnie to, co mnie wytrąca, takie, nie wiem, mini kryzysy mojego planu dnia, one mi pozwalają się zatrzymać. Skupić uwagę, wybijają mnie z takiego jakiegoś takiego szablonowego działania. Tak, bo jest tam refleksja, jest tam planowanie, właśnie. Jest tam analizowanie, ale to też działanie. Ciągle to pracuje nasz intelekt. To co masz na myśli, mówiąc przejście do bycia? No bycie dla mnie jest nie tylko obcowanie ze swoimi myślami,
ale również rozszerzanie świadomości na swoje uczucia, na swoje ciało, wrażenia, które do mnie docierają, na różne bodźce słuchowe, wzrokowe. Czyli idę zawsze tą samą drogą, a nie widzę w ogóle to, czego mijam. To, co mijam. Drzewa, no dobrze, ludzi, ale to też budynki. Jest trochę związane z funkcjonowaniem naszego mózgu, nie? Tak. Bo ja pamiętam, jak jeden z moich braci z nowicjatu, zresztą poprzedni duszpasterz Górki, ojciec Jacek, jak pisał swoją pracę na dziennikarstwie o emocjach w reklamie, to chyba ta... Taki obszar zainteresowań. I był tam fragment o czymś, co się nazywa attention crush. Coś takiego, że mózg ma tyle bodźców, tyle dociera do niego informacji, żeby siebie nie obciążać, przechodzi w taki stan spoczynku, nie? W taki tryb hibernacji. Trochę do czego to porównać? No, jak moja babcia szła z domu do kościoła, zwracała uwagę, mogła powiedzieć, aha, zmieniła się wystawa w sklepie obuwniczym. Tu się odmalowali drzwi. A teraz, gdyby jej prawnuki szły z tego samego miejsca do kościoła, jest tyle bodźców, tyle reklam, tyle światełek, że mózg już tego nie wyłapuje. Bo ma ograniczoną zdolność przerabiania tego wszystkiego, nie? Tak, bo stan bycia jest wysiłkiem. To nie jest tak, to nie jest tak spontaniczne właśnie jak przetwarzanie tych wszystkich bodźców. To jest spontaniczne, znaczy w naszym wieku. Kiedy dzieci idą ulicą, no to one się zatrzymają na tym kamieniu, na tej kałuży, na tej wystawie. A co to? My to właśnie zatraciliśmy to, co kiedyś mieliśmy. Ten stan bycia dziecięcego umysłu, zaciekawienia, ciągłej świeżości, spojrzenia właśnie takim okiem dziecka. I żeby to w sobie odnowić, to wymaga bardzo dużo takiego wysiłku, woli, praktyki, że to nie jest spontaniczne. Ale umysł musi się czymś zająć, czyli kierujemy naszą uwagę celowo na przykład tylko słucham, nie? To, co się pojawia dookoła. Na przykład szłam ulicą i tak właśnie po naszej rozmowie telefonicznej, jak mówiłeś o słuchaniu, to ja tak zaczęłam słuchać różnych dźwięków i na przykład mijałam różnych ludzi i zobaczyłam, że oni różne dźwięki po sobie zostawiają. Jedna kobieta na przykład szeleściła bardzo kurtką, a inna uderzała obcasami. Jakby różne dźwięki też ludzie wydają. Tak, to jest, mi się to bardzo kojarzy z moim doświadczeniem oazowym. To chyba też już wspominałem o tych tak zwanych wyprawach otwartych oczu. Blachnicki gdzieś miał taką intuicję, że można pracować nad swoją wrażliwością, ucząc się jakoś skupiać na jednym zmyśle. Nie, na przykład idę i koncentruję się na słuchaniu. I potem po 30 minutach rozmawiamy o tym, co usłyszeliśmy. Tak. Albo po 30 minutach rozmawiamy o tym, co zauważyliśmy. Ale na przykład tylko po lewej stronie. Albo idziemy 30 minut i nie patrzymy się do tyłu. Nie, żeby... No ale to są konkretne zadania dla umysłu, nie? Żeby nie myśleć, tylko właśnie słuchać, żeby wyostrzyć. Patrzeć. Ale też można również z odczuciami w ciele. O nich często zapominamy, no bo traktujemy ciało jako, nie wiem... Balast, jako coś, co... Coś, co nas nosi, nasz umysł, moje ja, coś, co jest jakimś, nie wiem, dodatkiem i zapominamy pojazd. O tym... Pojazd dla naszego umysłu. Natomiast ja to też jest ciało. Pojazd dla naszego. Natomiast ja to też jest ciało, te różne doznania w ciele, które są też objawami różnych emocji, na które tak naprawdę nie zwracamy uwagi i nie mamy dostępu do naszej pełnej świadomości. Tego, co się dzieje, tego, co rzeczywiście jest, tylko żyjemy w jakichś utartych schematach, ścieżkach rozumienia, doświadczania, widzenia. No tak, tak. To mi się kojarzy z pytaniem mojego spowiednika, który mi kiedyś powiedział: zauważ, czy jesteś cały na modlitwie.
Czy jest tam twoje ciało? No, z ciałem właśnie najprościej jest po prostu iść z ciałem do chóru. Ale czy jest w tym umysł? Czy ja tylko stoję na modlitwie? Czy podążam za tekstem? No i czy też są emocje, nie? Nie wiem, czy ciało jest najprościej, bo znowu ty mówisz o ciele jako właśnie o pojeździe, które cię No. zaniosło w miejsce. No dobrze, no ale to co mam powiedzieć? Czy dobrze siedzę w tych Tak, stallach i... miejsce podparcia na przykład, jakie odczuwasz, miejsce kontaktu ciała, to teraz chociażby z fotelem, czy czujesz, wiesz, ziemię, na której masz teraz swoją stopę. To ciekawe, bo wiesz, bo jak sobie myślę o takich naszych najstarszych klasztorach, no chociażby też nasz gdański, to te miejsca modlitwy, czy kaplice wewnętrzne, tak zwane nasze chórki, czy stalle, które tu mamy tutaj, one zobacz, że są. Tam jest wszystko, co ma ci pomóc dobrze usiąść, nie? To zasadniczo jest wygodne. To jest też dopasowane do wysokości człowieka, takiej standardowej, że jest gdzie się oprzeć łokcie, że jest też jakiś taki sposób oddzielenia, że masz swoje pomieszczenie na modlitwę, swoje miejsce na modlitwę. Nawet jak jest podnoszona to siedzisko, to jest też oparcie na plecy. No to ciekawe, że mam wrażenie, że ludzie przed nami byli mniej przebodźcowani i potrafili bardziej być cali. Że zdawali sobie jakąś sprawę z tego, że ta integracja jest potrzebna. Nie? Że ona jest jakoś zdrowa. Tylko przychodzi mi jeszcze coś takiego, że możesz się podpierać w tych stelach, możesz się podpierać, ale nie czuć w ogóle, że się pod... nie mieć tego świadomości, że się podpierasz i że to cię wspiera i wspiera nie tylko twoje ciało, no ale też ciebie jako całe ja, jako całego człowieka. No ale za każdym razem potrzebuję czegoś takiego? Do modlitwy nie, ale żeby być w stanie takiego bycia, to tak. A czemu do modlitwy nie? Bo jak zacznę się skupiać na swoim ciele, na tym, jak przepływa, nie wiem, jakiś impuls w moim ciele, że tu mi noga coś drętwieje, że oddech mam płytki czy głęboki, no to zajmuję się sobą, a nie relacją z Bogiem. To może być takie wprowadzenie albo takie przygotowywanie się do modlitwy, takie oczyszczanie swojego Właśnie, właśnie. umysłu bardziej, ale nie sama modlitwa. Bo to jest bardziej bycie ze sobą, a nie bycie z Bogiem w relacji do. Czyli to jest taki pierwszy krok, takiej trochę nasłuchiwania, takiej wrażliwości troszeczkę, nie? Tak, i ważny krok, nie? Bo jak przybiegamy tak z ulicy do kościoła, no to nie ma tego momentu, tego przejścia, osadzenia się, też poczucia siebie, tego co we mnie, nie w mojej głowie tylko, bo na przykład nam się myśli różne rzeczy, ale my nie jesteśmy świadomi tego, o czym myślimy. To teraz sobie nie przypomnę, kto to powiedział, ale kojarzę to z Brewiarza, z Godziny Czytań, gdzie jeden ze świętych próbuje odpowiedzieć na takie pytanie, taki zarzut rozproszenia na liturgii. I mówi: dobra, ale co robisz przed modlitwą? Może na tą modlitwę po prostu wbiegasz. I nie miej do siebie pretensji, że nie potrafisz się skupić, że nie jesteś cały w modlitwie, tylko zauważ, co było przed. No i chyba to jest bardzo ważne. Też jeśli modlitwa jest spotkaniem, a dla nas, dla chrześcijan, dla wierzących tak jest, no to łatwo też można to jakoś odkodować czy zauważyć w ogóle w spotkaniach, nie? Mówi się nawet, no, jest jakaś rozmowa: ej, gdzie ty jesteś? Wróć tutaj. Nie? Bo ktoś niby siedzi, ale widać, że nie jest cały tutaj, nie?
Tak, no właśnie, żeby modlitwa też nie była działaniem. Czyli mam do odprawienia pewne modlitwy każdego dnia i zaczynam wchodzić w taki tryb... Autopilota. Autopilota, no jak w życiu. Tak. Z różnymi no, tam automatyzmami. I często też może być takie już obciążenie. A, została mi jeszcze modlitwa, jeszcze kolejne działanie. Ciach, 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 ciach. Tak. Do odhaczenia. Jak zrobić, żeby modlitwa była byciem, a nie właśnie kolejną aktywnością, którą w życiu musimy zrobić? Jak zrobić, żeby każde spotkanie było jakimś takim byciem tu? Z człowiekiem jest łatwiej. Bo wiesz, spojrzymy na siebie, widzimy siebie, reagujemy. Ale może też mieć myśli gdzie indziej. Może mieć cały czas telefon przy sobie, który ci tam ping, ping i już. No tak. I pamiętam jeden z braci, byliśmy kiedyś w jakiejś knajpie, jak jeszcze można było chodzić w Krakowie, na zewnątrz, tam w jakimś ogródku. I zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, jak wyłączył telefon i schował. No to... I staram się też zawsze tak robić, nie? Że jak jestem umówiony na spotkanie, to telefon nie działa wtedy. Zauważyłam to. I powiem ci, właśnie było to dla mnie takie... Taki też znak, że kurczę, to chyba jest coś ważnego, nie? Mhm. Że my się spotykamy, że to jest coś ważnego. Że właśnie kiedy ten telefon odkładasz, to ja tak się poczułam, to ja też, nie? Gdzieś go wyłączę, nie będę go odbierać, i że jest taki moment rzeczywiście ważny. No bo no wydaje mi się, że to jest trochę takie pomocowe, nie? No. No bo żyjemy trochę w takim świecie, że jakby coś się zaświeciło, coś zabrzęczało, to jestem od razu gdzie indziej, nie? Mhm. A jak jeszcze jakoś gdzieś się toczy... No dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, więc ten telefon rzeczywiście nawet jest włączony. Nie wiem, gdzie on teraz jest, ale... Za tobą. Za mną, ale rzeczywiście no trochę dzisiaj jest inaczej. Ale też jest inaczej, kiedy wiesz, ty mi o tym mówisz, nie? Mhm. Że coś tam w głowie marzy, jakieś tam sprawy. I to też nie jest coś takiego, że jesteś odłączony, tylko no właśnie poprzez to wniesienie tego tematu też mhm. się... Mam jeszcze jedną myśl, bo jak sobie gdzieś chodziłem z tym tematem mhm. przechodzenia od działania do bycia, to trochę ten czas adwentowy mi to uruchamia, nie? Gdzie, zwłaszcza pierwsza część Adwentu, gdzie bardzo często w słowie się pojawia czuwajcie, czuwajcie, nie? I można czasami mieć takie wrażenie, że to czuwanie, czy to po prostu bycie, to jest nic nie robienie, nie? A to jest trochę takie czuwanie, tak jak ta przypowieść o panach głupich i mądrych, czy o czuwaniu... gospodarza domu, że to jest totalny nasłuch. Że to jest jakaś taka ogólnoosobowa wrażliwość. Wyłapywanie każdego szmeru jakiegoś, nie? Ale jak to przełożysz na modlitwę, nie? To czym właśnie dla ciebie jest to bycie na modlitwie? Nasłuchiwanie własnych myśli? No od tego się zaczyna, wydaje mi się, nie? Że jeśli nie potrafię obserwować, czy nie potrafię posłuchać, jak brzęczy kaloryfer, czy jak coś tam... No właśnie, co mi tu brzęczy? Kaloryfery i światła. No to nie będę też potrafił wejść do swojego serca, usłyszeć swojego serca, nie? To... A kiedy musisz usłyszeć serce, to właśnie myśli, uczucia są. Pragnienia? Myśli, uczucia, tak, też, nie? Bo Pan Bóg też przez to mówi, bo, no bo jesteśmy całością, nie? I On też się tym posługuje, ale no usłyszeć Jego, jeśli nie potrafię słuchać siebie, emocji, słuchać świata, słuchać drugiego, no to nie usłyszę Jego. Mhm. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że pierwszym przykazaniem, które otrzymuje Izrael i my też, to jest słuchaj.
To jest słuchaj Izraelu, to jest Szema, nie? No nie powiem, no dobra, no. Siadam do modlitwy. Osadzam się, no próbuję tutaj poczuć swoje ciało, próbuję znaleźć dobrą pozycję i chcę się modlić. Mam pragnienie, intencje modlitwy. I co? I co ja mam robić? Po prostu się modlić. Tak jak módl się, tak jak się modlisz, nie módl się tak, jak się nie modlisz. Czyli gadam. Wiesz, tak jak gadam z koleżanką, albo analizuję siebie, albo prowadzę jakieś rozkminy swoje. Jakby ciągle jest mój umysł aktywny. Czyli znowu to się robi zadanie. Tak, to rzeczywiście tak może być i pewnie warto, jak już zauważamy, że cały czas gadamy, to już jest dużo. Nie, ja czasami pytam w konfesjonale, czym jest modlitwa. I najczęściej słyszę rozmową z Panem Bogiem. Ja mówię, okej, kiedy ostatni raz coś usłyszałeś? Coś usłyszałeś? No bo jak jest rozmową. I myślę, że jak zobaczę, że cały czas gadam, że jak cały czas działam, no to być może będę próbował robić właśnie co? Żeby słuchać. I wtedy po kolei myślę to co mówisz, że trzeba zacząć jakoś małymi kroczkami zaczynać, nie? Żeby zauważyć miejsce, w którym jestem, żeby jakoś je zaobserwować, żeby potem usłyszeć siebie, czy mi cierpnie noga, teraz prawa, muszę sobie przełożyć na lewą. Ale ty się zajmujesz sobą. Ja to robię na psychoterapii, to robię w gabinecie, to robię na superwizji. Jakby to jest właśnie to, ciągła analiza siebie. Tak, bo ja miałabym siadać do modlitwy i analizować siebie, no to bym się już zachlastała. No ile tego można? Ile można analizować siebie? Może przez to, że też tak pracujesz jako psycholog, jest ci jakby od razu wtedy łatwiej wejść w głąb siebie. To, co Biblia nazywa sercem, nie? Bo tam jest to słuchanie. Może tak. Ja pamiętam takie swoje sprzed wielu lat takie doświadczenie, jak dopiero zaczynałam medytację chrześcijańską, że kiedy powtarzam tylko jeden wers czy jedno zdanie przez całą modlitwę, to miałam takie poczucie. Dzwoni ci telefon. Boję się, że to może być ze szpitala. Nie. Na szczęście nie. Ja tego nie wytnę, nie? Bo nie potrafię na tym filmie. Ale wracając do tego doświadczenia, że właśnie jak dostałam wiesz co, konkretną wskazówkę, że mam mówić tylko jedno zdanie i mam siedzieć, się nie ruszać, w takiej pozycji dosyć napiętej, to nie jest taka wygodna w fotelu rozwalona, tylko taka, no, taka trochę zdyscyplinowana. Tak. To ja, i że ja już nic nie muszę Panu Bogu mówić, bo On zna moje serce i zna mój umysł i wszystkie moje myśli, więcej wie nawet niż ja sama, więc nie muszę Mu relacjonować swojego dnia, to miałam takie poczucie ulgi, że aż mi się chce przekleć, ja pierdzielę, w końcu nic nie muszę robić. To było dla mnie takie odkrycie. Ale to jest, widzisz, wydaje mi się, że to ci było łatwiej do tego, że przez to doświadczenie pracy z ludźmi, trochę, że jako psychoterapeuta uczysz ludzi słuchać siebie, że było ci łatwiej tą ulgę, łatwiej ci było to puścić. Bo nie, może to jest jakaś generalizacja, ale wydaje mi się, że większość ludzi ma z tym niezwykły dyskomfort, że jak to? Że co? No właśnie, że nie mam teraz nic robić? Tak, że nie muszę nic osiągać, nie muszę nic zdobywać, że powtarzam jeden wers. Ja bym powiedział, że nawet więcej, że modlitwa to jest przede wszystkim Jego działanie. Nie, że to jest, że w tym spotkaniu to przede wszystkim On pracuje. Tylko musi być ta przestrzeń, nie? Którą ja mogę po swojej stronie zrobić, koncentrując się na Bogu poprzez ten jeden wers, bo muszę coś dać mojemu umysłowi.
On musi się czymś zajmować, więc daje mu ten jeden wers. To mogą być różne słowa. To może być właśnie modlitwa Jezusowa. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Na początku mi się to wydawało abstrakcyjne. W ogóle co to za zdanie? W ogóle co to jest? Jakoś tak brzmi archaicznie. O co w nim chodzi? Ale no po prostu to jedno zdanie koncentruje mnie na Bogu i ja nic więcej nie robię. Tam się na modlitwie nic nie dzieje. Nie mam żadnych olśnień. Tak, ale też olśnień. Właśnie ta medytacja, ona, tak jak mówisz, nie? To my się nie skupiamy też na tym zdaniu, nie? Trochę tak jak z różańcem. Też my czasami, o różańce. Ja wypowiadam te słowa, to dokładnie to samo działanie, nie? Że mój umysł jest, pracuje nad jedną modlitwą po to, żeby człowiek się zajął czym innym w ogóle, nie? Znaczy, tym słowem. Ja go nie rozważam, on po prostu tak. Wybrzmiewa wielokrotnie. Łączy się z oddechem. I tylko tyle. I to nie, ja po prostu nic w końcu nie odkryłam, że nie muszę robić. I to w ogóle no, był jakiś nowy etap. Że ta modlitwa już nie była takim ciężkim obowiązkiem. Po prostu siedzę i wszystko odpuszczam. No. I to jest szansa na spotkanie. To jest szansa, żeby... Myślę, że to jest właśnie, bo jak się już zaczynamy skupiać na tym, żeby coś usłyszeć, to już jest... Nie usłyszałem. I wtedy już jest, aha, źle pracuję. Dokładnie, że mam cel, napinam źle się. Pracuję, muszę usłyszeć Pana Boga, co wiedzieć. Pan Bóg sobie poradzi, on przemówi i to jest bardzo ciekawe, że nagle po modlitwie, czy po tym czasie nagle odkrywam, że coś dostałem. Tak. To może być wewnętrzne, tak, to może być wewnętrzne przekonanie. To może być jakaś sytuacja, która się wydarzy, jakieś słowo gdzieś usłyszamy. Jakieś zdarzenie, tak. Że to się raczej... Zrobimy przestrzeń, tak. żeby on się jakoś wypowiedział i no, on jest Bogiem, to sobie poradzi z tym. Ale właśnie, żeby jakoś być przygotowanym na słuchanie, nie? Tyle. No tak czuję, że się wyczerpało.